Cześć, witam Ciebie w kolejnym materiale. Dzisiaj jest 24 września i dzisiaj właśnie biegnę półmaraton. To już będzie drugi w tym roku i właśnie zmierzam na depozyt, oddać rzeczy, przebrać się i od razu rozgrzewka, bo jest godzina 19:13, także trzeba się troszkę sprężyć i zobaczyć, jak to będzie. Kamerkę może wezmę na trasę, może coś nagram na trasie, zobaczę. Także widzimy się już za chwileczkę po depozycie. Depozyt oddany i startuję z numerem 228. Także zobaczymy, jak to będzie. Żele oczywiście biorę takie i przed samym biegiem jeden, a drugi no to w okolicach 9,5 km, także zobaczymy, jak to będzie, gdzie tam wodopój będzie, bo nawet nie patrzałem, ale to tych żeli no to nie trzeba popijać, także nawet jakby nie było przed dłuższą chwilą, to spokój, nic się nie stanie, ale teraz lecę o rozgrzewkę, a zegarek zastopowany, ale to nie ważne. Pogoda jak na razie dopisuje, choć tutaj jak zawsze na tym stadionie no to wieje, ale to nic, ważne, żeby na trasie było spoko. Także do zobaczenia może na trasie, albo już po samym biegu. Hej! Ponownie na stadionie. Wcześniej piąteczka była w tamtym roku, a dzisiaj połówka, bo jest 10. półmaraton Gdańsk. Także trzymajcie kciuki. Już na strefie, także ogień. No i już po biegu, jak sami widzieliście, godzina 18:51, czyli brak życiówki i co? Słoneczko lekko przygrzało, było też pod wiatr biegane, także też były podbiegi, siły nie było na nie, niestety tego luzu zabrakło, tak jak na poznańskim półmaratonie i niestety z życiówki nic dzisiaj, a miało być godzina 15 z kawałkiem, a nie wyszło, no niestety. Za rok się poprawi, pewnie znów w Poznaniu jeszcze się zobaczy, a tak no to nawet ten ostatni podbieg tutaj, o właśnie na tym moście, oj, dał popalić i niestety, ale próbowałem na trasie łapać ten luz, dogonić chłopaków, którzy pobiegli tam godzina 15 z kawałkiem i im się udało. Gdybym zrobił inną taktykę, pewnie mocniej bym zaryzykował, mocniej bym pobiegł, to by może się udało, ale no mogło też się nie udać, jeszcze z gorszym czasem mógłbym dobiec do mety, a tak no to czas 18:51 oficjalny, jeszcze udało się dobiec do mety jako 10. i trzecie miejsce w kategorii wiekowej mojej M30, kolejna blacha zdobyta,
z tego półmaratonu. To już chyba jest druga, bo trzecia blacha, trzeci pucharek to było ostatni. Tutaj no to biegłem piąteczkę. Zapraszam na filmik, też znajdziecie z tego biegu na 5 km. No cóż, chociaż z kategorii wiekowej dzisiaj jestem zadowolony, ale z czasu no to nie, choć fajnie, że się udało chociaż taki wynik wykręcić i tyle. Także za tydzień już kolejny start, tym razem na 5 km. Będzie bardzo szybko, oby tam znów te przeklęte 15 minut, bo chcę złamać 16 minut w końcu na piątkę, zobaczymy czy się uda, ale fajnie by było zrobić życiówkę. No niestety teraz no to trzeba czekać na kolejny rok, pewnie znów Poznań i właśnie tam pewnie powalczę o ten czas swój wymarzony, tam godzina 15 z kawałkiem. Także ja się z wami dzisiaj żegnam. Jeżeli filmik wam się spodobał, no to zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, i zapraszam na mojego Instagrama Sportowy Michael i Facebooka. Także ja się z wami żegnam i gratulacje dla was wszystkich, dla tych, którzy pobiegli właśnie dzisiaj ten półmaraton gdański i zrobili nowe rekordy życiowe. Także gratulacje i ja się teraz już z wami żegnam. Na razie, cześć, do zobaczenia, hej!